Cześć, jestem w Lasku Bielańskim. To jest bardzo fajne miejsce w Warszawie. Lasek Bielański jest fragmentem, pozostałością po prastarej Puszczy Mazowieckiej, z której zostało w tej chwili tylko Puszcza Kampinoska i ten fragmencik Lasek Bielański w tej chwili w Warszawie. To jest miejsce, gdzie nigdy nic innego nie było, nie działo się, żadna cywilizacja ludzka nic tutaj nie inwigerowała w ten teren, więc to jest jak najbardziej naturalny twór przyrody. To jak się drzewo przewróci, to leży, próchnieje, jak korniki je zjedzą, to smacznego, jak dzięciołaj kornika, to też smacznego. I tak tu jest. Naturalnie. No ale co tu opowiadać o puszczy? Na takie rzeczy się raczej patrzy niż opowiada. Ale mogę opowiedzieć anegdotkę z życia. Niedawno mi się przypomniała. Pośmiałem się trochę, więc i teraz ją opowiem. A historyjka się działa dość dawno, bo w czasach licealnych. To była, nie wiem, może druga klasa liceum, mniej więcej, może pierwsza. No i mieliśmy w klasie takiego kolegę, któremu postanowiliśmy zrobić taki figiel, dowcip. To była pierwsza połowa lat 80., więc internetu nie było, portali internetowych nie było. Ludzie jak się poznawali, to raczej na żywo, ale była taka rzecz, jak w niektórych gazetach były takie rubryki w stylu szukam przyjaciela i taki tygodnik Razem był. W tym tygodniku było, no tam najczęściej się kupowało tą gazetę ze względu na plakat, zawsze w środku był plakat jakiś rockowy, jakiegoś zespołu czy coś. Na ostatniej stronie była rubryka osobno, nam takie z humorem jakieś historyjki, kawały i takie historie. Ale była też właśnie taka jedna strona szukam przyjaciela. No i tam ludzie wysyłali na kartkach pocztowych swoje anonsy i one były drukowane. No i postanowiliśmy temu koledze bez jego wiedzy zrobić taki anons. I usiedliśmy kiedyś po szkole i napisaliśmy takie ogłoszenie. Szukam przyjaciela. Interesuję się piłką nożną i jestem podobny do Bruce Lee. Szukam przyjaciół. No i wysłaliśmy tą kartkę. No ale po jakimś czasie zapomnieliśmy o historii. Nawet nie śledziliśmy później, czy to się ukazało w druku, czy nie. No ale okazało się, że tak, ale dowiedziałem się w dość drastyczny sposób, bo pewnego dnia siedzę w szkole przed pierwszą lekcją i słyszę, jak ktoś pędzi przez korytarz i krzyczy: zabiję go, zabiję go. No i wpadł ten kolega do klasy, rozejrzał się, wyłowił wzrokiem mnie i ruszył jak torpeda przez te ławki, krzesła. To wszystko fruwało na boki, on się posuwał w linii prostej, a wszystko, co było po drodze, fruwało na boki. Dopadł do mnie. Zbyka mnie walnął w brzuch, przewalił na szafę jakieś regały, książki pospadały. I krzyczy: zabiję cię, zabiję cię. Trzech kolegów go oderwało. O co chodzi? Okazało się, że chodzi o to ogłoszenie. Bo ogłoszenie się ukazało w gazecie. No i pierwsze objawy były takie, że przyszło tam do niego ze 20-30 listów, kartek pocztowych. No to myślał, że to jakaś pomyłka, że jakiś głupi dowcip czy coś. Pierwszego dnia to zignorował, ale następnego dnia przywrócił do domu
I matka mówi do niego: synu, co się dzieje? No i mówi: mamo, ale co się stało? Ale o co chodzi? No jak to o co chodzi? Zobacz, worek stoi. Jaki worek? Listonosz był, jakieś listy do ciebie przyszły. Worek listów się uzbierało. No i wysypał te listy. No później już było trochę mniej, ale też przychodziły. Przez tydzień do niego przychodziły listy. I tego dnia cały dzień w szkole musiałem go unikać, bo był wściekły. Ale po jakimś czasie, jak mu przeszło, to mówi, że no trochę listów powyrzucał, bo były takie bez sensu jakieś. Napisaliśmy, że oczywiście jak lubi piłkę nożną, to jest za Legią Warszawa, więc mu tam grozili. Ale po jakimś czasie mu przeszło i mówi, że tam jakieś znajomości mu z tej korespondencji zostały. Zaczął pisać z jakimiś ludźmi, z jakimiś fanami piłki, czy z dziewczynami, tylko naprawdę to nie był podobny do Brusali, ani trochę. No dobra, to taka historyjka z przeszłości.